Hej, cześć, czołem, witajcie serdecznie w kolejnym, 6. już odcinku z gry LEGO Ninjago. No i cóż, lecimy do zaginionego miasta generałów, czyli już chyba 6. lokacji, się nie mylę. No i nie wiem, czy to jest daleka, ale obstawiam, że chyba tak, bo patrzyłem te osiągnięcia steamowe i tam było ich tylko 8. Więc zobaczymy. Hej, tutaj! O, hej! No cześć! O, rany! Jak dobrze znowu zobaczyć czyjąś twarz! Ta dżungla jest straszna! Ja się akurat przebrałem za krzak. Mnie zmroził strach, więc się nie ruszałem. A ja słyszałem hałas, więc zmniejszyłem głośność. Ale patrzcie, dokładnie tego uczył nas mistrz Wu. Możemy sobie radzić bez mechów. Byliśmy niewidzialni, zjednoczeni z żywiołami. To jest to! Znajdźmy Lloyda, ostateczną broń ostateczną i ocalmy Ninjago! Ninjago! Zaginione miasto generałów, rozdział 10, jak widzicie już. Fajnie to w sumie szybko idzie wszystko. Nie wiem, czy to dobrze. Ale dobrze. Trzymaj się, Lloyd, idziemy po ciebie. Więc obstawiam, że będziemy tu misję przechodzić kolejne pół godziny. No to ma ktoś jakiś pomysł? Zbijmy się w konspiracyjną grupę. To zawsze pomaga. Au! Jestem naelektryzowany. Przez te dywany. Zaraz, tu nie ma dywanów. Au! Przestaniesz to robić? To nie ja. To twoja wina. Okej, może i ja. O, myślicie, że to moja moc żywiołu? No, raczej. Gdybym to był ja, uznałbym, że się psuję i zaraz wybuchnę. LOL. Mega ninjowe! Zobaczmy, co mogę teraz robić. Chciałem powiedzieć wcześniej, że pewnie nam zajmie przechodzenie tej misji kolejne z pół godziny, bo raczej krócej to się nie da, patrząc po poprzednich. Ale zobaczymy, zobaczcie, jest Pinjutsu Błyskawicy, czyli właśnie o tym zapomniałem w poprzednim odcinku, bo tam coś tam o tym wspominałem. Czyli mamy Pinjutsu Błyskawicy, trochę jednym z Pinjutsu Ognia i z Pinjutsu Lloyda zapewne jakiegoś najwspanialszego, jak to różnie z tym bywa. Więc musimy po prostu... 1 na 2, gotowy! Trzeba dosięgnąć mechanizmu. Ale jak, to nie pytajcie. Musimy po prostu właśnie narzucać tą błyskawicę w dane miejsca, jak to w sumie bywało z tymi innymi rzeczami. W takim razie dobrze. No i jak to będzie, zobaczymy dalej, więc myślę, że możemy od razu... Aha, tego nie ma po tej stronie. Okej, już wszystko rozumiem. Trzeba 2 haków. Wiem. Czy nie ma haku? Co to się stało? No to opłacę w takim razie. Nie wiem, o co chodzi. Ale może tak być, nieważne. No i tak, udało nam się, więc można sobie biec na górę, a na górze na pewno... Analiza potwierdza właściwy kierunek naszych postępów. A na górze czekają nas wspaniałe rzeczy, które trzeba zrobić naszym Jayem. I zrobimy to oczywiście. Co tutaj mamy? Coś wspaniałego? No pewnie tam, bo coś innego. W sumie nie wiem, czy coś się stało. Ha, dobra, mój błąd, już wszystko rozumiem. Więc może tak być. No i w takim razie, jak tam widzieliście, idziemy sobie odnaleźć od razu znajdźkę. A co ja się będę ograniczał? Mamy kolejny zestaw postaci. Postać znaczy się, a tym razem jest to... Rej, no proszę, może być, mi tam pasuje wszystko, a więc świetnie, tylko jeszcze teraz, aby mógł się ruszać, jeszcze nie mogę. No okej, no już kilka tych postaci po prostu mamy nowych, więc fajnie w sumie. O, teraz mogę sobie się stąd przedostać, teraz cały czas będę słuchał ten wiatr, taki tak, o już nie słyszę, dobra, nieważne. Więc okej, idziemy sobie tędy, tam w środku już była tylko niebieska moneta, to w sumie mniejsza z nią. Jeszcze w tym odcinku spróbujemy zdobyć oczywiście te 700 000 monet, żeby mieć kolejny level,
A jak wyjdzie, tak wyjdzie, zobaczymy. Naciskaj szybko, naciskam szybko. No i elegancko. Co jest po lewej stronie? Tutaj nie mogę chyba się takich rzeczy dowieść. To jest pewnie lód, co nie? Tak, to jest lód, na pewno to jest lód. Więc okej, odpuszczałem póki co. I teraz tutaj wyzujemy. Nie trafiłem. No, nie trafiłem. Można na odległość zawsze. To dobra zabawa. Ja wiem, co tu jest nie tak. Już muszę się tam wrócić, na pewno muszę się tam wrócić. Już wam mówię dlaczego. No, znaczy, zaraz wam pokażę dlaczego, może raczej. No, tak będzie, myślę, że lepsze określenie takie. Więc okej. Wchodzimy, idziemy sobie tam. Już wam mówię, o co chodzi. Bo tutaj się bawiłem, tak? I mi to nie do końca się właśnie zaczepiło. No, tak myślałem, bo tak może być. Nieźle, Jay! Więc przynajmniej... Tyle dobrego, że szybko ogarnę, o co chodzi. Nowy żeton, kolejny żeton ninja brotności. I to oznacza, że będziemy już kolejny drugi pasek wymaksowany. Więc jeszcze 5 żetonów i mamy maksa, czyli... Znaczy się 6, raz, 2, 3, tak. Ile tu tego jest? Raz, 2, 3, 4, 5, 7. A, no to 7, może być 7. I będziemy mieli maksa. Nowy cel, dotrzyj do wulkanu. Aha, to my tutaj jesteśmy już na tej wyspie z wulkanem, ale ich tutaj jest dużo. Chyba, że na tej wyspie jest, no jest dobra. Inny wulkan. Wszyscy wyglądają całkiem normalnie. Ja tam jakiś odgłos, jakiś rytuał może będzie. Znając tą grę, powiedzmy. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Co idziemy dalej. I co my tutaj mamy? To jest przeciwnicy, chyba co nic nie widać. Dla mnie to oczywiście lepiej. A tu już się patrzą. O, będzie się. Musimy działo. Wydostać Lloyda z tej klatki! Oczywiście ninja nie ma wstępu, to chyba nie możemy tam iść. Z drogi! Oni są moi! Idzie się! Poparzony generał. A no w sumie tam są poparzeni faktycznie. Nie pomyślałem. Dobra, próbujemy. Ile tych jest? 3? 12. Będzie się spodziewał. A co mu w ogóle chodzi? A jak? Zobaczmy jak bije się ze spinjutsu. Odskakujcie mu z drogi i uderzajcie jak będzie okazja. O chyba. O, aha! Mamy ich! O, mam to. Ten ogólnie dosyć mocno jak patrząc na niego. Czy mogą uniki w sumie robić? A za drugie drony. Ale nie szalę. Ale sobie to z unikami przejmował jeszcze. Co nie? Okej, jest pokonany, a drugi jest jeszcze. No faktycznie, zapomniałem. Jest to jest drugi, trzeba pokonać drugiego. O, no nie, już zaczęło kliknąć, byłoby koniec. O, mogę. Mamy to. Kolejny poziom, tnąca się wiewióra. Fajnie. Potem zobaczymy co dokładnie się dostało, bo chyba nie przeczytałem do końca. Ale mniejsza, kolejny pokonany. Kombat 64. I musimy. Czas rozkręcić moje spinjitsu. A to przeciwnik jest faktycznie w sumie. Dobra. I co, polecą nie wszyscy. Dokładnie tak, przynajmniej tyle którego. I kto się śmieje ostatni? Ja, LOL. Analizowanie trasy ucieczki. Proszę czekać. Skanery wykrywają wyżej przydatne obiekty. Chciałem powiedzieć, że przynajmniej tyle tego dobrego, że nie musimy bić ich ponownie, tych co spadli. No więc okej. No i tak, ten oczywiście mogę sobie biec. Chyba będę sobie Jaya, bo tak mi się wydaje, że tam było coś dla niego, więc od razu, żeby potem nie zmieniać, to sobie zagrajmy nim. Tu nas atakują, więc niech... Aha, to jest nie wszystko. Dla wszystkich jest od razu. No dobra, niech będzie dla wszystkich. Napełnijmy sobie ten zbiornik. Niech mają jakieś braki, co jeść. O, proszę, kartę znalazłem, znaczy postać. No i wszystko można przyjść, że robić i wszystko się znajduje. Spoko, tak może być. I tym razem mamy pewnie coś fajnego. Kai Training. Może być.
więc mi to oczywiście pasuje. Co tam mi nie pasuje? Może nie pasować, okej. Okay. I gramy dalej, znaczy się, okej. Okay. No to w takim razie teraz sobie wezmę... O, jazda. Nie no, żartuję, nie trzeba. W takim razie teraz sobie wezmę naszego Jaya, bym chciał go wziąć. Nie powiem, żebym je chciał, okej, okay, jest wzięty. No i teraz tak. Teraz tak, idziemy sobie tutaj na górę. A co mamy w tym miejscu? Tutaj z przodu widzę, że jest coś, czego zrobić po prostu nie mogę. To jest chyba dla naszego największego Nemesis. Czyli Gardamo? Nie wiem, myli się to nazwa cały czas. Pewnie źle powiedziałem, no coś mi się tak wydaje. Dobra, mniejsza o to. Idziemy dalej. Kto jest gdzieś w to miejsce? A tu można sobie przejść na spokojnie. Do góry! Dalej w górę! Jak dla mnie spoko. Tam idzie się, a może w takim razie pójdę sobie tędy? Co myślicie? Jest tu coś? Tędy może się idzie. No to dobra, na razie sobie odpuszczę tę ścieżkę. I chodźmy tam, gdzie trzeba, chociaż zaraz. Musimy to jakoś ominąć. Rozejrzyjmy się za czymś przydatnym. No dokładnie tak. Tutaj potrzeba młotkowania. Ale muszę się szybko napić. Okej, jestem z powrotem. Już bez cięcia tutaj dobiłem. I kontynuujemy oczywiście, bo ja jednak powiem wam, że nagrywam chyba kilkanaście tysięcy pod rząd. Niech żyje bal. Dokładnie. I niestety gardło troszeczkę już boli. Ślisk, jakby... potem lina! Ninja! Uff, już się mam związanoć z tą. Idealne lądowanie. I jak się właśnie mówi, tak bardzo dużo, niestety moim czasem... zdaniem zasługuje na 6. Musimy naprawić ten tor. Na 6, chciałbyś na 6. Jeszcze masz coś do powiedzenia, Zane? No, ja myślę. Okej. Okay. Więc tak, to chyba się powinno popchać jakoś, co nie? Chyba tak, tylko ja nie wiem, czy to do końca mi się zbudowało, tak szczerze mówiąc. A dobra, udało się, dwie osoby. W sumie faktycznie, to ma sens. Bo jednak... Zepchnijmy ten złom z dachu! Bo jednak to jest dosyć spory, jak widać. No okej, okay, dotrzyj do wulkanu, czyli teraz może od razu będziemy się do tego. Część może nam się przydać. Albo nawet będziemy jechać, albo wiertło, nie w sumie. Tylko trzeba je zasilić! Jay, coś dla ciebie? Coś dla mnie. No i widzicie, tak to się robi, punkt kontrolny. I kolejny żeton ninja obrotności. Proszę państwa. Mam wiertło i nie zawaham się go rozkręcić. I proszę państwa, mamy kolejną rzecz. O! Biorę to. Co tam było napisane? Da się to jakoś tu zobaczyć? Nie da się. Dobra, mniejsze. Szkoda, że nie przeczytałem. Pokonaj zdymisjonową armię. Tam tak pisało? Zdymis? Nie. Nieważne. Idę przed ciebie, aby pokonać armię. Zobaczymy, gdzie ta armia, czy będzie dużo. Pewnie będzie dużo, pewnie będzie wielka. O nie! Zabierają Lloyda i Garmadona do wulkanu! Lloyd jest w opałach! I Garmadon też! Ale co to kogo? A no właśnie, ilu ich tutaj jest, to pytanie moje. Tutaj dużo, i tam nawet nie trzeba w sumie. No już pokonam, nie jest oto. Niech sobie leżą. Ziemi kluczą. Dobra, starczy tego dobrego. I co my tutaj mamy? Mogę tu sobie wejść, ale trzeba mieć postać jakąkolwiek w sumie chyba. To nie wcześniej nawet dla mnie. Cały czas ktoś tam szumi, słyszalnie szumi. I tu jest... O, armaty. No to wsiadamy w jedną, czy same będą działały. Wsiadamy w jedną. I postrzelajmy może na przykład tutaj. A to kto się strzela? Teraz to działało. Czy po prostu w dół tak by trzeba. Tutaj poszło. I tutaj tak samo. No i proszę bardzo, wszyscy polecieli. No niestety, tak to bywa. Tak to bywa z tym. No okej, okay, tutaj nie widzę. Okay. No i to działa.
to był idealny plan. To był idealny plan. A nic nie poszło. Dobra, mniejsza o to. Wchodzimy na górę. Znaczy, spróbujemy wejść na górę, ale chyba będę mógł. Dokładnie tak. Więc oczywiście... Nie. Oczywiście tym się zajmiemy. No i patrzcie, to jest ten wulkan tutaj prawy. Nie widać, ale powiedzmy, że jest. I chyba chcą wrzucić do niego naszych kumpli. Powiedzmy. Lloyda i Garmadona. No. Musimy tam jakoś wejść. Ten dźwig może pomóc. Będzie ciężko, ale chyba zdołamy przejść. Okej, piłka nożna. Fajnie, fajnie, fajnie. Tam są oni mocni. O, to mi się podobało. To po prostu taki jakby silniejszy nawet chyba. Więc ładnie przepotrany został. I tyle dobrego. Tutaj taki jeden zaszczapek może w ziemię. I też starczy. Dzisiaj pokonam gościu takim małym kombem. I pięknie, to byłoby na tyle. I tu trzeba biec dalej po ścianie, tu się złapać, tu skoczyć, kolejny skok. Tutaj na spokojnie, bo to jest najgorsze co może być. O, przeszedłem to. Szybko się ponosi. Jeszcze trochę wyżej i nie będzie czym oddychać. No niestety. Musimy obrócić ten dźwig. Trzeba sobie radzić. Kolejny cel zaliczony, że tak to ujmę. I tu myślę, że może Zayn się nada, bo to on ma takie powiedzmy zdolności, jak myślicie? A popatrzcie, w Górnym Rogu jest napisane nawet, tak, czyli to się uda nim. Znaczy nie napisane, tylko po prostu pokazane. Lewo, prawo, prawo. O, dobrze. Nawet nie patrzyłem tu na to, ale ważne, że się udało. I teraz to... To jest zasilanie dźwigu! Jay, użyj swojego spinjitsu! Szybko, Jay! Użyj spinjitsu! No, użyj spinjitsu. Dobra, użyj to spinjitsu. Aktualizacja. Żuraw się przemieszcza. Tak, Zayn. My też mamy oczy. Trzeba opuścić ten ładunek. Pomysły? Zayn, opuścić ten ładunek! Opuścimy ten ładunek, oczywiście, że tak. Patrzę, że udało się! Wszyscy biegiem do wulkanu! Trochę dziwnie biec w stronę wulkanu. No mniejsza. Tędy mogę, tu mogę zeskoczyć, co nie? Tak, na spokojnie. Cały czas ten śmieszny dźwięk słychać, znaczy nie wiem czy śmieszny, ale... Ale no słychać po prostu. O, tutaj jest drabina. To w sumie spoko sprawia, jakbym spadł. To niech ona sobie tutaj będzie. No, może się przyda. Uwaga! Obłoki gorącej pary. Groźny jest ten aktywny wulkan. A inne aktywne wulkany to już nie, tak? Nie, dobra, wiesz o to. To już miałem, to jakaś kładka albo most, o, no coś takiego właśnie, co powiedziałem. Więc w sumie fajnie. Należy unikać tej lawy. Zayn, co my byśmy bez ciebie zrobili? Być może wskoczylibyście do lawy. Kto wie, co by się stało. A jakby Zayn wskoczył do lawy, o, to by było wiele. Dobra. Wziąłem sobie Coila, Cola, Coila, jak to nazywał, tak Cole, zwał. Spójrz na ten Cola. Czas na ciebie, Ko! No i chyba schodzimy troszeczkę na dół, tak patrząc na to, co tu się dzieje, czy też nie. Mogę zejść ogólnie, ale też chyba nie muszę, bo tu chyba zbyt nic nie ma. No tak niezbyt, tak średnio widać, że tak to ujmę. Więc idziemy dalej. Czyli po prostu skoczymy sobie tędy i tu kogo potrzebuję. Drabinka jest, to też sobie, o, sama się rozłożyła. To jeszcze lepiej dla mnie. I powrótko się na ten szczyt. Spinamy w sumie, no nie powiem, że nie. Dobrze, jakoś tam jest. Ten świetny dźwięk cały czas nam towarzyszy, no ale może być, nie jest taki zły. Widać, że wulkan i tyle. Okej, mogę po tym skakać? Nie, nie mogę po tym skakać, więc sobie przejdę na spokojnie. I myślę, że też będzie dosyć dobrze. A co tam? No, tak? O! Dobrze? Chyba nie. Teraz też dobrze. Teraz też dobrze. No i zużyłem cały czas. Elegancko. Więc lecimy sobie dalej. I co my tutaj to mamy? To teraz w spinjitsu! Czy ninja wypada się przyznać, że bolą go już ręce? Nie. Okej, okay, to się nie przyznam. No i dobra. Dalej, dalej! Lloyd musi być blisko! Zdaje mi się, czy na tym wulkanie trochę grzeje? Twoje... Tylko
Tak, ci się wydaje. Dobra, mniejsza. Pokonani, spoko. No i spinamy się w sumie. No na tym ten odcinek polega w sumie na spinaniu się. Jesteśmy wysoko czy nie? Chyba tak średnio. Dobra, zobacz co mam tutaj w środku. A jest tu coś do budowania. Tu jest niedobrze. To na pewno mi się przyda. Nawet muszę to już zrobić na pewno. No właśnie. Więc to już jest odpalone. I mogę pewnie pójść za chwilę. Będę mógł pójść dalej. Albo i nie. Ale nie, raczej co? Na pewno. O, patrz, jest już szczyt. Fajnie. Jest już szczyt. To mi się podoba. Łatka jest. Po niej przejść jeszcze. Stworzyć tę turbinę. Udało mi się, czy już sukces jest za mną. Zamaskujmy się. Lloyd! Hej! O, cześć! Ojejku, jak wy tu w ogóle? Słuchaj, zrobiliśmy wszystko, co nam kazaliście z mistrzem Wu! Było mega ninjowo! Wow! Dobra, zabierajmy się stąd i idźmy po tę ostateczną broń ostateczną. To nie będzie łatwe, mała, bo zdymisjonowałem całą masę generałów. Dobra, spoko, mam pomysł. Jeśli zdołamy ich na jakiś czas powstrzymać, może damy radę coś zbudować. Nie żebym chciał marudzić, ale jak chcesz cokolwiek zbudować? Cały twój sprzęt został w mieście. Nie szkodzi. Ktoś tu poznał swoje spinjitsu. Zajmę się tym. Okej, ucieczka z wulkanu, kolejny rozdział. No ileż można, misję bym skończył, czy coś, a nie kolejny rozdział. No nie, to raczej będzie chyba szybkie, tak mi się wydaje. Ale mniejsza. Jak widzieliście, Lloyd odnalazł swoje spinjitsu natury zapewne, albo coś w ten deseń, dzięki któremu może budować różnorakie rzeczy, czy coś właśnie takiego. Po prostu podskok pod tył, obróć się i kręć, a potem odskok pod przód, powtórz jeśli chcesz. Oskok, kop, przurzu, pomóż jej chęć! Można i tak. Czemu nie? Dobra, tyle zostało od mnie. A tak jak już zobaczyłem. Trudno się mówi. I ostatni tylko lewej. Chodzi o pierwszą serię. Kolejną jest niszczenie tego czegoś. I niszczy to się obiekty władlego. A, czyli robi się to Garymadonem. No rozumiem w takim razie. Nie po prostu podchodzę, pustka. Tyle w temacie. Czy jeszcze tak samo z drugiej strony. Fajna sprawa w sumie. Okej. Udało nam się wezmę monetkę. Wulkan wybucha! Za chwilę może. Kamienie! Na szaniec! O proszę. Nie ma drugiego tego wziąć. Dobra. Tu jakoś się kolorami działa. Aha, tam gdzie przelewamy to chyba... To leci, tak? To się raczej już ten deseń coś mi się wydaje, no to dobra, niech będzie. Bierzemy sobie oczywiście monetki, które jest kolejny raz i tak dalej. Zabele, jak to jak zwał, tak zwał. Ale chcę, czemu nie? No i dobra, coś się samo dzieje. Jakaś maszynka się pojawiła. I mogę tutaj pewnie Lloydem budować. Spinjutsu zieleni, aha, czyli mogę włączyć kilka elementów w jedną całość. Całość. Czaj. W sumie fajnie, to na pewno... się nam przyda później. W sumie wszystko się przyda, bo to o to chodzi, żeby po prostu wszystkiego tak jakby wszystko poznać i potem wszystko... Musimy uciszyć ten zespół! Lloyd, przydałbyś się i coś zbudował z tych klocków! Lloyd, zbuduj coś! No i budujemy coś! A to tam. Bardzo połączymy siły z Garmadonem, które on dla mnie tutaj używał swoich umiejętności. Ja cię! Normalnie mój wymarzony sprzęt! To będzie miażdżący hit! To może być ciekawe. Logiczne, co nie? Mechakrafa, ale on jest dosyć łatwy. Zemsta mechakrafa. Dobra, może być gorzej. Ale tym się za chwilę przekonamy. Chyba
Chyba tak, się tak pamiętam. Robotak! Czekam, co są wszyscy. Skaczcie! W sumie dosyć fajne są te walki w tej grze. Skaczcie! Nie powiem, że nie. Ja go nie lewie zawsze łatwo, bo żyje się nieskończoność. Jak sobie przypominam ostatnią walkę z bossem, ze Spyro Adventure, Skylandery oczywiście. Pierwsza walka, znaczy nie pierwsza walka, tylko pierwsza część. Najtrudniejszy boss, jeden z tych teraz boss, mamy szansę! Na nim grach niektórych. Ale nie, to jest moje zdanie. Dlaczego cię wymisjonowałem? To było ciężko dosyć, a teraz jest spokojnie, jak właśnie tak jak się cały czas żyje. No, ale okej. Okay. Już mniejsza o to. Wiesz, co dobrego? Że ten krapik sam pokonuje, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc no, magmowe działo! Ruchy! Za chwilę to wygramy raczej, magmowe działo, nie jest magmowe działo. A to on już ma magmowe działo, spoko. Kolejny błąd konstrukcyjny. Choć raz na plus. Raz, dwa, na trzy, będzie jedna seria i koniec może. Właśnie sam pokonuję połowę praktycznie przeciwników, to już nie są spoko. Ale będę ma ludzi. A no właśnie. Dobra. Pokonani wszyscy. Więc jeszcze tylko poczekać sekundę. I zaatakować. Skończyć walkę? Pewnie tak, więc zobaczymy jak to będzie. Jeszcze może jeden, będzie dwa. Może jeszcze jeden. O, tu jeszcze nie koniec, oczywiście wpadłem na każdy. Jeszcze jeden. Uderzaj, Kol! Damy gdzie? A, dobra, Kol. Faktycznie, mój błąd. Niezrozumiały. Podwójna dymisja! To nowość! I ostatnia, myślę, że już będzie faza na pewno, czyli teraz jeszcze 4 za przeciwników. Albo może i nie ostatnia, bo tylko mało 4, kolejny się pojawić. Ja bym został 3, nie wiem, dobra, no nie będzie. Bić po prostu, żeby bić. Mało 3. No nie wiem, ja tam nic nie mam, nic nie mówię, ale... Znowu trzech. Już nie pojawiają. Koniec. O, koniec chyba. No i fajnie. I co teraz? Koniec misji? Czy nie jeszcze? Ale się przekonamy. Lloyd, odpalaj swoje spinjitsu! Zobaczmy co tym razem. Może zbudujemy wielki korek i spotkamy z wulką. Nie, ale chyba nie. Kolejny żeton ninja obrotności. I jeszcze tylko bodajże. Okej, gdybym się stresowała, chcę tam wstać na kolejny poziom, żeby nie odbywało się, żeby nie było chwilę, będę tam. Skaczcie! Okej, tu z powrotem na tym momencie, gdy zbudowaliśmy ten właśnie samolot powiatny i mam nadzieję, że też mi się nic nie wyłączy, bo już tu w sumie jest koniec praktycznie. Ale nie, już tutaj nie byliśmy, więc siadamy sobie i czas lecimy dalej. Iść. Szybko! Ruchy! No i na samym końcu gra mi się wyłączyła wcześniej. No i okej, mistrz tańca i zaginione miasto generałów ukończone. Powiedzmy ukończone w trybie fabularnym oczywiście. A więc dobrze, całkiem ładnie to się prezentuje, całkiem ładnie już z tą grą lecimy do przodu. No i tym słowem, no i tryb gry słowany blokowany oczywiście. No i pięknie, czy to jeszcze, czy coś jeszcze, czy to tyle?
zobaczymy za moment. No i jest oczywiście spin jutsu błyskawic, spin jutsu natury, czy tam zieleni, i brakuje nam spin jutsu ognia. Wtedy myślę, że to będziemy już naprawdę niedługo. Zobaczymy, jak to będzie, ale popatrzcie, co tutaj mamy. Mam tutaj spin jutsu zieleni, który wygląda w sumie, znaczy, nie wiem, czemu jest tutaj klocek taki, ale może być w sumie. Niech będzie. I jeszcze mamy Lord Garmadon, dżungla, fajnie, że to tak fajnie, szybko się rozwija. No i kradę w postaci odblokowany. I pięknie, wbiliśmy kolejną rangę, już tam jak dogrywamy tą scenkę. Zwinił ty wąż. I tak to wygląda, więc sobie kontynuujemy, 30% równo gry ukończonej, też fajnie. No i nowe rzeczy oczywiście odblokowane, ale tym zajmiemy się później. I nowy cel, uda się na niezdobytą górę, gdzie pójdziemy w tym odcinku. A teraz ja się z wami pożegnam. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!